Teraz współczynnik a jest równy tyle, b jest równy tyle, c równa się tyle. a to 3 drugie. b minus 7 drugich. c równa się 1. No to delta b kwadrat. Czyli minus 7 drugich do kwadratu odjąć 4 razy a i razy c. To się równa. Minus 7 2 do kwadratu to 49 4. Odjąć. Tutaj możemy skrócić to z tym. To będzie 1, tutaj 2, czyli będziemy odejmowali 6. Ok. No i tutaj musimy jeszcze sprowadzić obie liczby do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem jest 4, to oznacza, że liczbę 6 musimy pomnożyć przez 4 i w ten sposób otrzymamy 24 czwarte. To się równa 25 czwartych. I może będzie bezpiecznie, jak sobie zapiszemy jeszcze pierwiastek kwadratowy z delty. To jest 5 drugich. No i teraz liczymy x1. Minus b. We wzorze jest minus. W, w współczynniku b też mamy minus, czyli te dwa minusy zamienią się w plus. Stąd tu wpisujemy 7 drugich, odejmujemy 5 drugich i to dzielimy przez 2 razy 3 drugie. U góry otrzymamy 2 drugie, na dole po skróceniu dwójek 3. U góry mamy 1, a na dole 3, 1 trzecia. No i jeszcze drugie rozwiązanie: 7 drugich, dodać 5 drugich, podzielić przez 2 razy 3 drugie. Więc u góry mamy 12 drugich, tu skracamy i mamy przez 3, 12 drugich to 6 podzieli przez 3, to się równa 2.